wszystkim. Znowu opony 7. Ściąg tyranii. Dobra, trzeba zrobić porządek z tymi... Let's be off. Dobra. Wykryto pułapkę. Interesting. Tak, to pauza przy wykryciu pułapki się bardzo przydaje. Dobra. Rozbrojone. Co tu mamy? Standardową grupę roboczą. Troubles. Zbliżmy się do nich. The foot. Zobaczmy, może moglibyśmy dwóch zagrować, chyba nie. Dobra, zaczniemy standardowo od Lantriego. Okej. Może kogoś zamruszmy. Z Barika. Consider it done. Okej, ładnie. Teraz sobie przewrócić. Okej. No właśnie, mogę jeszcze tego promienia użyć. Chociaż on nie zadaje zbyt dużych obrażeń, ale zawsze coś. Okej, te patrolne strzały są bardzo irytujące. Dobra, zajmijmy się tym najpierw szybko. Potem to musimy coś zrobić. Will do. Chociaż nie, ten jest chyba zaskoczenie. Chyba nie. Dobrze. Chyba tego Lantriego. Niedobrze. Możemy go zagrować. I had kids. They'd be feeling that one. I'll take care of it. Right. Okay, w końcu zwrotkę sobie poradziła z tym. Jego. You got it. This is use. Okay, może użyjmy tego combo. Away my signal. Okay, Lantry dostał kolejny... Build for this sort of... Dobra... Tylko ty zostałeś... No to... Wait you there. Okay, go. We could climb the wall here. No, don't give me that look. I can manage the climb. Let's be off. Spoko. Cieszę się. Okej, okay, tutaj coś się pojawiło. A, dobra, tylko pasek stać. Okej, okay, co my tutaj mamy? Oszczep żołnierza słońca. Mamy sobie z tym pióro, chociaż wątpię, żeby to było lepsze. Let's be off. I leki hełm spiżowy, to bardzo jakiś krew. Dobra, czy mamy coś od ran? Zaznaczone rany plus 1. Okej, okay, to tego będziemy mogli użyć, jak już ktoś nam padnie. Okej, okay, Barik może też to trzymać. Chyba nie mamy żadnych bandażów, które mogłyby nam leczyć rany. Chyba nie. Dlatego po prostu potrzebujemy odpoczynku. Dobra, szkoda, bo Lantry jest całkiem poraniony. Nie będę odpoczywał w takim momencie. Okej, ktoś awansował poziom. Lantry, o, świetnie. Idealny moment. Dobra, zajmijmy się może od razu jego awansem. Co mu chcemy dać? Może zdrowie niech podpakuje, co? To mu również zwiększy kontrolę życia. Więc czemu mnie? Tak. I możemy mu dać nową zdolność. Ta pieczęć wygląda fajnie.
poprawia kontrolę życia plus 20. To wyższy poziom tym umiejętności zwiększa szansę trafień krytycznych, które zakrzewają się od zdrowia. Chyba z tych wyglądają całkiem fajnie. Może zacznijmy od tego. Okej. Jaki to ma cooldown? Trzydzieści sekund, więc chyba troszkę większe do zdrowiającego dotyku. Przez 30 sekund. Okej, dobra. Let's have it then. Dobra, zmordowało. Na początku może go przebudzimy. Ej. Muszę go zabrać. No ładnie. Okej. Ja nóż. Okej, ja anulowałem je za to. Will do. Go. For the queen. Okay, ładnie. Right. Nie powinno być z nimi problemów. Staliśmy się młody, teraz musimy jeszcze oczyścić dziedziniec. Jak to będzie trudne. Okej, mamy tutaj paru wojowników. Stawmy się może. Okej, jest mędrzec i uczeń mędrców. Okej. Spróbujemy. Okej, dobra. Ci mędrcowie chyba się nie zajmują nami. Dopóki nie... dopóki tak, do. Nie zabiję wszystkich całych koszty. Okej. Do mnie może. Nie chcę się tak krzyczeć, to tylko podpalę. Okej, ładnie. Dobra. Jeszcze rzućmy na barika Vigor. Nie. A, no właśnie. Jak się nie załapią, po samemu może trzeba atakować. Dobra. Co tu mamy? Żelazna tarcza trójkątna. No zobaczymy to, czy barikowi będzie lepsze. Dobra. Dobra, zajmijmy się teraz za tych mędrców. Najpierw na tego głównego mędrca. Dobra, okej, okay, cooldown. To może ze zwrotką zajmijmy się tym małym. Okay, nic wielkiego. Dobra. On it. Okej. I got it. Okej, leczy się dziad. Czemu to jakoś przebrać tak bardzo? Ale jednak na coś się przydali.
ich zastosowanie okazało się ograniczone. Do środka, ruchy! Dobra. Co my tutaj mamy? Tam jakieś czemne jest. Okej, okay, stanowicielu, kieruj się na zachód w stronę głównego dziedzińca. Będę tu za tobą. Zawsze jesteście tuż za mną. To mi się nie podoba. Okej, okay. Mam włócznię jakąś. Okej, masz maksymalną ilość zestawów obozowych. Okej, spoko. Bo tak też mam już wystarczająco dużo. Okej. Dobra, tylko ten zestaw obozów tutaj został. Dobra. To idziemy. Dobra, nie widać, żeby był ktoś tu za mną, więc w konia mnie robią moi przyjaciele. O! Czy to jest szkarłatny kur? Wiecie, że teraz z nimi będziemy musieli się nawalać. Byłoby irytujące głupie. Sforcował bramę, kur, sforcował bramę! No i co teraz? Piąte oko. Odstąpcie, to my zdobędziemy salę wyniesienia. Wycofajcie się, zanim poczujecie uderzenie tysiąca mieczy i marczu chóru. Prędzej grupa robaków pokona stado wilków. Chodźcie, żeby było sprawiedliwie. Wezmę pięciu na raz. Dobra, zajmij się nim, ja zdobędę salę wyniesienia, jeżeli chodzi o edykt. Dobra, skoro już i tak pewnie musimy obrazić chór, to wkurzajmy ich na maksa. Zajmij się nim, ja zdobędę salę wniesienia. Dobry plan. Pomyślnij chłopów, przyjacielu. Dobra. Dobra, już tu nie chcę się zabijać. Żołnierz Słońca. Weszli tu, przebili się przez naszą linię obrony, sojusz warowni. Warowni zastrzega gwizdem swoich ludzi i wycofi się w głąb pomieszczenia. No okej. Leżą tu zbroje i broń gwardii wędriańskiej. Zbroje to wyszczerbione, porysowane i podziurawione nieraz udowodniło swoją skuteczność i wytrzymałość. Dobra. Ciężki hełm spiżowy. Dobra, ciężki. Nikt u nas nie korzysta z ciężkiego uderzenia. No, poza barikiem. Ale on nie ma za bardzo wyboru, co nosi. Wiecie co? Również słońce. Nie ma, chcę ich zagrować. Dobra. Not a problem, ba. Pach. Dobra. Czy można mu jakoś wydać rozkaz, żeby utrzymał pozycję? Nie, wszyscy od razu atakują. Chodźcie tutaj bliżej. Dobra, teraz atakujcie. Okej, okay, nadzienie. Latry, latry, latry. Okej. Okay. No ich tu podeszło, większość została z tyłu. Nie przewróciłem. Dobra. Teraz może wspomóżmy Barika. Chociaż nie, oni ustawili się chyba tam ładnie do kuli oka, więc... Nie. A teraz możemy wspomóc Barika. Niech zwrotka... Niech zwrotka otrzyma parę ciosów, a później... Później ją również wspomożemy. Znaczy z takim... agro potem Barikiem. My już teraz możemy to zrobić. Dobra. Wrzucajmy więcej zaklęć. Chociaż nie chcę za bardzo wychodzić do przodu. Polecenie go rzućmy. Okej, okay, ładnie, padł. Dobra, Barik.
Może mędrcem najpierw się zajmiemy. Raider nie. Mędrcem najpierw na nich to. At once. Okej. I teraz możemy ładne combo zrobić. Ready? A nie. What a rush! Atakuj tego mędrca. A ty, Barik, zastanów się, co robisz ze swoim życiem. Proszę cię. Okej. Okej. Ty już leczysz? Z rzadka chyba leczysz. Okej, możesz rzucić na nią również tą pieczęć. No, ładnie. Okej, no ty możesz stawić z rzadka. Okej, ładnie. To jego przewrócimy sobie jeszcze szybko. I tyle ognia. Spoko. Właśnie, jak tam zdolności bojowe mojej głównej postaci? Kontrola zimna, sporo mam, ale to ze głównie bonus ze stanowczości. Kontrola ognia mam słabą, ponieważ mam żywotność małą. Kontrola wigoru również mam słabą, ponieważ mam moc małą. Okej, kontrola iluzji również. Jakoś mi tak bardzo szybko chyba to nie rośnie. Okej, jak magiczne laski. To mi całkiem sporo wzrosło. Tak, jest dużo więcej niż kontroli ognia na przykład, a bazuje na... A statystyki, na których bazuje, mają taki sam poziom, więc... No reason to tarry. Dobra. Okej, zwrotka została zraniona. Raz. Okej, poradzi sobie. Let's have it then. I zobaczmy. Kolejna grupa. Ogień w kantynie wciąż płonie, a na stołach jest zestawa. Od wielu pokoleń nikt tej sali nie walczył. Po tej bitwie Gwardia Wędryjańska już nigdy nie będzie taka sama. Już nigdy jej nie będzie. Zacznijmy od tego. Okej. Okay. Wy podejdźcie trochę... Na... To... Okej. Kolec. Na mnie. Kula ognia na niego, bo on pewnie zginie. Tak, on it. Dobra. Bez problemu. Coś tutaj znaleźliśmy ukrytego. Let's be off. Tylko krab. Usuwa losowy, niekorzystny efekt. I tak nie używam takiej przymiotki. Dobra, lekkie rękawice skórzane. To możemy zobaczyć, czy komuś, dadzą jakieś buffy. Nie, bo ty używasz... ty używasz jeszcze lżejszych. Kryjety zwrotkę. Ty już masz takie same. Dobra, no to... do skrzyni. Jedziemy i jedziemy dalej. Aha. Dobra, więcej żołnierzy. Ma jakąś pułapkę? Nie, okej. Okay. Mędrczyni. Uczeń. Look at that. Prowadzący. Dobra, wy się zajmijcie nimi. Lantriac mnie już rzuca. Ale nie, dobra, nie zdążył. Okej. Tak, cooldowny nam weszły jeszcze. Wow. Okej, to było niespodziewane. Okej, ty musisz zrobić trochę mniej.
o podejście do Barika. Okej. Take care of it. Cię mi ładnie. Wstąpić i zrobić kombo na niej. Da, buddy. Okej. Też się szybko załatwiam. Weźmy kolcami. Okej. Trochę otrzyma obrażeń, ci się wyleczę. Się zajmie teraz Barik, nim się zajmuje, więc jest spoko. Przewróćmy tego gościa, bo on ma jednak denerwujące czary. Okej, zbudowałem. Wygląda na to, że tak. Okej, chodźmy to w takim razie. Nadziejmy go. Dobra, polec. Ognia. Will do. Okej. Co my tutaj mamy? Przeczytaj zwój. Sigil siły. A właśnie, czy mamy cały czas ten jeden? Tak. Okej, pomniejszy sigil siły. To już znamy. A jakiś akcent chyba dostaliśmy w poprzednim odcinku, który nie wiem, czy sprawdziłem. Zobaczmy. Nie, chyba już mamy taki. Kurczę, co wtedy dostałem? Nie pamiętam już. A nie widzę, żeby było gdziekolwiek. Więc pewnie dostaliśmy coś, co już mamy. Dobra, nieważne. Okej, co my tutaj mamy? Jakiś zwój? I'd have it no other way. Good thing I keep a torsion wrench handy. Kielich lazuru, odbicie trafień plus 50%, parowanie, finezja. Okej, to możemy dać zwrotce na jakieś kiepskie sytuacje. Tak, mamy dużo przedmiotów na kiepskie sytuacje, których i tak nie używam. Okej, co to jej dawało? Zatrucie. Okej, dobra, może zostawmy w ten sposób. Ty, Barik, masz jakieś przedmioty do używania na czarną godzinę? Nie masz, to... Nie masz wszystkich, to weź sobie coś. Oj, dobra. Wiedza plus 10. Wszystkie umiejętności magiczne. Dobra, to lantry też może wziąć. Dobra. I'd have it no other way. Że to będzie sala... Nie, to są na razie koszary. Ciekawe, jak duża jeszcze będzie ta wieża. Okej, może wycofajmy się. Send them at me in waves. Okej, dobra. Za późno. Teleportację. Dobra. Zim odkryli ognia, bo nie ma... Jakieś zwrotki się zablokowało. Już tu mówię go okej. Rzućmy na nich jeszcze kolec. Czy Barik użył już taunta jeszcze? Nie, to niech sobie go trzyma. Let's do it, you and me! Ładnie. Okej, na kogo ty się rzucasz? Dobra, to może być najgorszy poziom pomysł. Dobra,
Sandry, ty pomóż im zabić. You learn something every. Okej, czy ja dalej używam tej różdżki kwasu? Nie. Day. Sorry, I can't. Okej, tam jest jeszcze ten jeden łucznik, zaraz się nim zajmiemy. Dobra. Do boju, nie poddawać się. Kiepski plan. Szczerze mówiąc. No, zdążymy go przewrócić. Chyba nie zdążyliśmy. Dobra. Może troszkę się odsuńmy od tego. Okej. Okay. Consider it done. I got it. Ten gość nie da się trzymać ten mężczyzn. Ale rozwaliliśmy go, dobra. Ten pan został. I bum, prawda. Dobra, ładnie. Zwrotka kolejną ranę dostała? Chyba tak. No, nie zauważyłem nawet jak, że jej życie tak spadło. Dobra, zepsuty pancerz. Dajmy jeszcze resztę tutaj. No can do. Właśnie nie przedostaniemy. Tutaj też nie. Dobra. Ej, nie o to mi chodziło. Zobaczmy, czy tutaj jest coś ukrytego może. Na to, że nie. Dobra, poczekajmy jeszcze na cooldowny. Chyba właśnie już nam wszystkie poschodziły. I wchodźmy do przodu. Czy to już będzie ta sala? Wygląda na to, że tak. Okej, jest tutaj Ebb. Dobra, to najpierw zanim tam wyjdziemy, opasujmy może poziom. Co chcę teraz? Może siłę zaklęć dalej. Będziemy kontynuować to. Myślę, że zwiększę sobie te obie statystyki do poziomu 18, czyli do poziomu tak, w którym obie kosztują po 1 punkt, a później zastanowię się nad innymi. Dobra. Jeszcze punkcik tutaj. Do ataku pchnięciem. Przełamanie zaklęć. Pancerz przeciwko ogniowi, zimnej elektryczności i magii zmniejszony o 5. A tutaj co mamy? Naładowany cios. Naładuj swoją magiczną laskę i spowoduje potężne wyładowanie energii, które wywoła eksplozję na wielkim obszarze. Obrażenia raz 1 podstawowa broń. Zyskiwanie gotowości. Zasięg 8 metrów. Okej, no to weźmy to. Nie wiem czemu wcześniej tego nie wziąłem. Okej, przydatkowy atak się przyda. Dobra, to sobie przestawię tutaj. Zdolności. Gdzie mam te zdolności? O, tutaj mam talenty. Dobra, magiczny cios. Dobra, myślę, że to może zająć chwilę. Więc w następnym odcinku wchodzimy do środka, rozmawiamy z buntownikami, no i zająć życie zabijamy ich, ponieważ nie masz czemu by nie. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!